Wspomnienia z dzieciństwa są jak piosenka. Trochę kojarzysz tekst, trochę potrafisz zanucić, ale nie tak do końca. Tak samo jest ze wspomnieniami, ale są takie wspomnienia i są takie piosenki, które pamiętasz bardzo, bardzo dokładnie. I ja mam właśnie jedno takie wspomnienie związane z Lego. Miałem wtedy 5 lat i oglądałem telewizję. Między programami leciały oczywiście reklamy, a że był to okres świąteczny, no to leciało mnóstwo reklam związanych z zabawkami. Również reklamy związane z Lego. Było to marzenie tak naprawdę każdego dziecka i również moje marzenie, ale nikomu o tym jeszcze wtedy nie mówiłem. Czekałem na specjalny moment, a tym specjalnym momentem dla mnie było napisanie listu razem z mamą do świętego Mikołaja. Przecież to on spełnia wszystkie marzenia. Pamiętam, jak mój brat wrócił do domu któregoś razu i stanął w drzwiach. Patrzę, co trzyma w rękach, a on trzyma w dłoniach małą paczuszkę z klockami Lego. Wyobrażasz sobie, jakie miałem boom w momencie, kiedy marzyłem o klockach Lego, a mój brat przyszedł do domu i przyniósł moje marzenie w rękach. No, tylko że to nie było moje marzenie, tylko to było jego spełnione marzenie. Od razu zacząłem rozmawiać z mamą, czy mogłaby jednak pogadać z bratem i przekonać go, żeby chociaż na chwilę dał mi te klocki, żebym się nimi pobawił. Mama poszła na negocjacje, no i okazało się, że przyszła z klockami Lego i nie były to klocki, którymi mogłem się chwilę pobawić. Były to klocki Lego, które dostałem po prostu od brata na własność. Nawet dziś dokładnie pamiętam, jak wyglądał ten model. Od razu go rozpakowałem, złożyłem go według instrukcji, no bo wiadomo, że jak się otwiera klocki Lego, to najpierw składa się je według instrukcji. Ale w momencie, kiedy już to zrobiłem, pobawiłem się może godzinę, może dwie, trzeba było to rozmontować i zbudować coś zupełnie innego, bo przecież możliwości było mnóstwo, a ograniczała mnie tylko i wyłącznie moja wyobraźnia. Później już co roku dostawałem kolejne zestawy klocków Lego i udało mi się zbierać naprawdę pokaźną kolekcję. Pamiętam, że w wieku 13 lat złapałem ponownie zajawkę na klocki Lego, ale niestety wszystkie klocki, myślę, że tak jak wszyscy, miałem wymieszane. Więc wziąłem się na sposób, posegregowałem wszystkie klocki kolorami, żeby łatwiej było mi znaleźć odpowiedni klocek, no i oczywiście zgodnie z instrukcjami zmontowałem z powrotem wszystkie zestawy. Amelko, ja już mam piękne wspomnienia związane z Lego. Teraz chciałbym, żebyś ty miała swoje własne.